Mam nadzieję, że nie macie nas dosyć, ponieważ to jest kolejna rzecz, którą dzisiaj puszczamy. Właśnie w kolejnym odcinku z wizyty w Radiu Z. Widzieliście już sporo, widzieliście trochę pracę Radia Z od kulis, widzieliście kilka rozmów, a teraz czas na gościa, który też jest ważną postacią. Łukasz Pieter. Dzień dobry. Dzień Cześć. Dobry. Dyrektor muzyczny Radia Z. Człowiek, który przed chwilą widział się dosłownie przed 10 minutami, mogę zdradzić, z Margaret, która była gościem Radia Z. Który dba o to, co stąd wypływa do słuchaczy, tak na dobrą sprawę. I chciałbym też dzisiaj troszeczkę poruszyć temat na przykład badań albo wprowadzania danych playlist, bo o tym się często nie mówi, bo to, co radio wypuszcza, to jest też taka ostatnia rzecz, ostatnia prosta dla odbiorcy. No ale przecież to jest setki badań, to są sprawdzania, co się przyjmie, a co nie. No i dbasz o takie rzeczy. To prawda. To, co słychać w radiu, to nie jest dzieło przypadku. Mhm. To może tak się komuś wydawać, że radio jest takim medium, w którym ktoś gdzieś naciśnie jakiś guziczek i te piosenki, tak jak w, nie wiem, serwisach streamingowych, one jakoś tam są odtwarzane, ale absolutnie tak nie jest. Tutaj na antenie radiowej, w Radiu Z, jest to wszystko skrupulatnie zaplanowane. Każda piosenka, każde jej ułożenie, każde pojawienie się tej piosenki, zarówno w godzinie, jak i w ciągu całego dnia, jak i w ciągu całego tygodnia, miesiąca i roku, nie jest dziełem przypadku, ma swoje znaczenie i rzeczywiście jest wypadkową szeregu badań, które robimy non-stop przez cały rok. A z perspektywy no już ponad 30 lat działalności radia przecież, jak ten słuchacz się zmieniał z perspektywy czasu? Bo ja pamiętam Radio Z też z lat 90. Takie postaci już świętej pamięci, jak na przykład Janusz Weiss, Szymon Majewski to tutaj jest też postacią, która jest charakterystyczna dla tych miejsc, ale no to jest kolejne pokolenie, które ma swoje rzeczy, których słucha, których się zmienia. Wcześniej było też wiele takich programów, właśnie jak Dzwonię do Pani Pana, tak, czy inne rzeczy, które były związane właśnie typowo z Radiem Z. No ale mamy XXI wiek i radio musi odpowiadać na pewne rzeczy, które przynosi dobrodziejstwo XXI wieku lub też niedobrodziejstwo, zależy z jakiej strony spojrzymy. To prawda, radio się zmieniało i zmienia cały czas równolegle do tego, jak zmieniają się kolejne pokolenia, ich przyzwyczajenia, ich oczekiwania i rzeczywiście radio całkiem dobrze sobie radzi jako tradycyjne medium. Cieszymy się z tego, że ponad 60% Polaków każdego dnia słucha radia, krócej lub dłużej, ale jednak ma z tym radiem kontakt. Więc to te pogłoski o śmierci radia jako medium są zdecydowanie przedwczesne i były nieuprawnione jeszcze. Natomiast rzeczywiście, dzisiaj muzyka w radiu jest zupełnie inna niż była 5 lat temu, 10 lat temu i 15 lat temu. I najkrócej rzecz ujmując, te zmiany wynikają po prostu z tego, że zmienia się muzyka, zmieniają się oczekiwania słuchaczy, a my jako radio, ja jako dyrektor muzyczny stacji, to jest moje podstawowe zadanie, żeby tym gustom nie tylko schlebiać, ale wychodzić im naprzeciw. I to jest najkrótsza definicja tego, co robię z moim zespołem. Każdego tygodnia tak dobieramy utwory, żeby nasz słuchacz był absolutnie dobrze, jak my to mówimy, zaopiekowany muzycznie, żeby niczego mu nie brakowało, żeby wszystko to, co słyszy w Radiu Z od samego ranka po późny wieczór, żeby po prostu dawało mu przyjemność słuchania i taką dobrą zabawę w naszym towarzystwie, ale także, żeby był absolutnie na topie, jeżeli chodzi o wszystko to, co najbardziej atrakcyjne i popularne w muzyce się dzieje. Radio Z absolutnie każdego tygodnia trzyma rękę na pulsie muzycznie, wiemy doskonale, jakie rzeczy będą atrakcyjne dla naszego słuchacza i te rzeczy proponujemy. Także to w takim największym skrócie do tego się sprowadza nasza praca i o to chodzi w robieniu muzyki w Radiu Z przede wszystkim. Poza tym wychodzicie też poza radio, że mogę tak to nazwać, bo przecież też macie patronaty medialne nad różnymi wydarzeniami. Myślę, że tak jak dzisiaj mieliśmy przyjemność widzieć Margaret, no takich gości jest tutaj częściej, tak? Którzy przychodzą, mają jakąś nową płytę, chcą pokazać to, co jest. Widzieliśmy też wcześniej kilku gości, którzy byli w Radiu Z, którzy wrzucali jakąś rolkę na Insta i mówią: słuchajcie, no jestem w najlepszym radiu w Polsce. Czy Radio Z jest najlepszym radiem w Polsce? Absolutnie tak.
a Radio Z jest absolutnie najlepszym radiem w Polsce. Bardzo się cieszymy, bo nasza słuchalność rośnie. Przybywa nam słuchaczy w czasach, w których tych słuchaczy gdzie indziej dookoła ubywa, więc z tego się bardzo cieszymy. Rośniemy, przybywa nam słuchaczy, słuchacze chcą z nami spędzać swój czas, chcą z nami spędzać każdy dzień. Natomiast rzeczywiście, dzisiaj trafiliście do nas w takim dniu, w którym się bardzo dużo dzieje i to nie tylko dlatego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Radia, ale rzeczywiście trafiliście na moment wizyty Margaret. To nie jest jedyna muzyczna wizyta dzisiaj w stacji i rzeczywiście mamy przed sobą też taki intensywny czas w najbliższych tygodniach, gdzie czasami takich wizyt jak dzisiejsza będzie nawet kilka w ciągu dnia, więc rzeczywiście to też pokazuje, że radio żyje, że jest medium, którego artyści potrzebują ciągle i wciąż, mimo że się mówi, że streamingi, że serwisy muzyczne tak naprawdę spowodują, że już nikt nie będzie słuchał muzyki w radiu, to jednak jest zupełnie inaczej i bardzo nas cieszy, że artyści ciągle pojmują radio jako medium, które ma dla nich ogromne znaczenie, no bo umówmy się, tak naprawdę jeżeli radia w Polsce każdego dnia słucha 18 milionów Polaków, krócej lub dłużej, ale jednak, no to jest 18 milionów osób, do których można dotrzeć ze swoją nową muzyką i po prostu ją wypromować. Więc tak jak mówię, ciągle cieszymy się z tego, że radio dla artystów jest atrakcyjne, a to się przekłada na to, że kiedy mają nowy materiał, to chcą go w radiu pokazać, trochę o nim opowiedzieć słuchaczom i z tego się biorą takie wizyty, jakie dzisiaj widzieliście, jakie rzeczywiście zdarzają się w miarę regularnie. Dosyć często nawet. No tak. Jeszcze jest jedna kwestia, która mnie też interesuje, dotycząca właśnie szczególnie powtarzalności danych utworów. Mhm. Często spotykam się z takim zarzutem z różnymi osobami, które słuchają, nie słuchają radia, że jedna piosenka leci 3 razy dziennie. No to teraz może powiedzmy dlaczego właśnie? Myślałem, że chcesz mnie zapytać, czy rzeczywiście tak jest, ale już jak gdyby sam sobie odpowiedział, że tak jest. Tak, tak jest, ale najkrótsza odpowiedź brzmi, bo tak musi być, albo tak powinno być. Jeżeli spojrzymy na radio jako na taką układankę, która rzeczywiście, w której, tak jak powiedziałem na początku, no nic nie dzieje się bez powodu i wszystko ma jakieś swoje wytłumaczenie i konkretny sens, no to także na te kwestie trzeba patrzeć przez taki pryzmat. My wiemy doskonale, jak długo z naszą stacją radiową spędza średnio nasz słuchacz każdego dnia. To jest określony przedział czasu. To znaczy, że pani Jadwiga może włączyć radio o godzinie 6 i spędzić z nami 2-2,5 godziny, a o godzinie 8.30 włączy się pan Zdzisław, który spędzi z nami kolejne 2,5 godziny, a o godzinie 10, 13, 15, 18, 21 będą włączali się do słuchania Radia Z kolejni słuchacze i oni wszyscy będą mieli to samo oczekiwanie. Będą chcieli w radiu usłyszeć nie tylko przeboje sprzed lat, mniej lub więcej takich historycznych w takim ujęciu, tych, które lubią od wielu, wielu miesięcy, wielu, wielu lat, ale także będą chcieli usłyszeć aktualne utwory, te hity, które najbardziej lubią. I każdy z nich, bez względu na to, w którym momencie w ciągu dnia będzie słuchał Radia Z, liczy na to, że to radio, które włącza dla muzyki, zagra jego aktualnie ulubiony utwór. My z badań muzycznych wiemy, jakie utwory w danym momencie są najbardziej popularne, które piosenki są najbardziej atrakcyjne dla słuchacza, które utwory powodują, że słuchacz po prostu cieszy się słysząc je w radiu. Więc nasza rola, moja, mojego zespołu, polega na tym, żeby tak zaplanować emisję tych utworów w ciągu dnia, żeby każdy z naszych słuchaczy, bez względu na to, czy włączy się do słuchania Radia Z rano, w ciągu dnia, późnym popołudniem, czy wieczorem, miał szansę na to, żeby ten jeden ze swoich najbardziej ulubionych utworów usłyszeć. I tak, rzeczywiście tak się dzieje, że jest pewien zestaw utworów, bardzo wąski i tutaj to jak gdyby spróbuję odkłamać taką legendę, że tutaj właściwie cała baza radia się, każdego radia jest odgrywana kilka razy dziennie, nieprawda. Jest dosyć wąski zestaw utworów, który rzeczywiście ma częstsze emisje niż pozostałe utwory, ale wynika to z tego, że nasi słuchacze dokładnie tak często tych piosenek chcą słuchać. My to na bieżąco sprawdzamy. My dokładnie wiemy, do którego momentu możemy ten utwór zagrać 3 razy dziennie, a od którego momentu możemy zagrać go już tylko 2 razy dziennie, a potem raz dziennie. Dokładnie wiemy, w którym momencie nasi słuchacze niektórymi utworami są już zmęczeni, których utworów już nie chcą słuchać na naszej antenie. To jest taka rzeczywiście mozolna układanka, którą układamy każdego dnia, patrząc w wyniki badań, patrząc też w różne inne źródła danych, którymi dysponujemy. I robimy to wszystko właśnie po to, żeby nie przegapić takiego momentu, w którym nasz słuchacz może czuć się tą piosenką na antenie już zmęczony. Więc rzeczywiście tak się dzieje, że pewne utwory są grane częściej, później są grane rzadziej, potem być może znowu mogą być grane trochę częściej, a potem w ich miejsce wchodzą nowe utwory, które znowu są grane częściej i to jest taka układanka, która
złożona z przebojów, ale ma za zadanie jeden tak naprawdę cel. Być, dawać przyjemność słuchania i taką radość ze słuchania muzyki, w tym wypadku w Radiu Z. Jeden z waszych bacznych słuchaczy podzielił się fajnym komentarzem w sieci, że dla niego Radio Z już oznacza wypełnienie takiego zestawu rzeczy, które chciałby mieć rzeczywiście w radio. Czyli on się absolutnie spełnia i słucha Radia Z od rana do wieczora. I to jest człowiek z Torunia. Ja mam go przyjemność znać. I ja powiedziałem, że będę w Radiu Z. Mówię, no serdecznie pozdrów. I takich ludzi jest więcej. Natomiast jestem ciekaw właśnie dla ciebie, jak wygląda sytuacja, bo radio to jest dla ciebie praca, radio to jest coś więcej niż praca, bo to słychać, widać i czuć, cytując Kuba Sienkiewicza, ale gdzieś musisz w pewnym momencie powiedzieć stop i w jaki sposób ty odpoczywasz od radia. To się dzieje każdego dnia, kiedy wracam do mieszkania, kiedy zamykam za sobą. Nie zabierasz ze sobą. Nie, nie. Znaczy, no oczywiście są takie dni, kiedy dzieją się takie rzeczy dosyć na bieżąco i czasami po godzinie 17 czy 18 jednak też się siada do komputera i pracuje, ale to zawsze wynika z jakiejś takiej potrzeby chwili, tego, że rzeczywiście coś się wydarzyło takiego, co tego wymaga. Natomiast ja chyba jestem najszczęśliwszy w piątek o godzinie 18, jak wracam do domu, zamykam drzwi mieszkania za sobą. Moja sąsiadka ostatnio zapytała, spotkała mnie w windzie i powiedziała: o Łukasz, cieszę się, że cię widzę, bo u ciebie jest tak cicho w weekendy w tym mieszkaniu, że myślałem, że cię nie ma. I rzeczywiście tak jest, że ja raczej mając przez cały tydzień do czynienia z tak dużą ilością muzyki, tak wieloma rzeczami, których słucham, w różnych formach, w różnych momentach, w różnych kształtach, w różnych pod różnymi postaciami, czasami utworów, które są demówkami, czasami utworów, które są już skończone. Generalnie, mając do czynienia z całym mnóstwem muzyki, staram się, znaczy w weekend funkcjonuje najlepiej, kiedy siedzę w ciszy. I łapię się na tym, że no, nie słucham radia już wtedy, nie słucham też muzyki, niestety. Kiedyś miałem tak, mam swoje ulubione grono artystów, to nie zawsze są artyści, których gram na antenie Radia Z, bo ja jestem starszy niż Radio Z, więc mam paru artystów takich, których w Radiu Z na co dzień nie grywamy, ale których jeszcze jakiś czas temu lubiłem słuchać dla przyjemności. Dziś niestety jest tak, że największą przyjemność daje mi cisza momentami i bardzo celebruję, bardzo się cieszę z takiego momentu, kiedy mogę w tej ciszy trochę czasu spędzić. Ale robię to też celowo, po to, żeby przed kolejnym tygodniem pracy mieć trochę taką przewietrzoną głowę, żeby potem w poniedziałek o godzinie 10 móc znowu włączyć sobie jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, dziesiąty utwór, który ktoś mnie zapytał, albo nad tym muszę się zastanowić, albo o losie, którego muszę zdecydować na antenie, żeby po prostu zrobić to z taką spokojniejszą głową, z taką właśnie przewietrzoną głową. To wszyscy to mamy, że jak mamy w tej głowie za dużo rzeczy, to jest taka potrzeba resetu i takiego przewietrzenia i osoby, które zajmują się muzyką w radiach, myślę, że mają podobnie. Znam moich kolegów, którzy się tym zajmują w pozostałych stacjach radiowych doskonale i wiem, że to jest taka dosyć powszechna cecha, nie tylko moja, że to słuchanie muzyki dla przyjemności gdzieś już zupełnie odchodzi nawet nie w kąt, tylko w totalną niepamięć, że to się już po prostu nie dzieje. Ale to jest mega przyjemne. To jest naprawdę jeden z takich powodów, dla których ja uwielbiam tę pracę, którą robię, że właściwie praca z muzyką jest moją pracą. A cisza jest takim czasem prywatnym i ona mi pomaga potem znowu, tak jak mówię, po weekendzie z radością wrócić do obowiązku. Zupełna przeciwność dyrektora, tego, którego kojarzyliśmy jako Jerzego Dobrowolskiego w Poszukiwany Łukasz Pieter, był gościem Kulturalnego Rozkładu Jazdy prosto z Radia Z, ulica Żurawia, Warszawa, Polska, Europa. Widzicie, ileś materiałów już wypuściliśmy dla was, tu kolejny. A jeszcze dzisiaj w tym samym materiale będziecie mogli zobaczyć Michała Waliszewskiego w akcji, którego już mogę zapowiedzieć. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania Radia Z. Tak jest, zapraszamy.